Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, miałem i spać, nie będę ukrywać. Jestem po treningu, jestem mega zmęczony. Już miałem się kłaść, bo trzeba wstać o jakieś 7 rano, jest 30 minut po północy. Ale popatrzyłem, bo miałem odpaloną grę w tle od 6 godzin i popatrzyłem, słuchajcie. Przypadkiem już miałem wyłączyć, popatrzyłem na tego barona, który tam stoi z tymi założonymi rękoma i mówię, nie. No nie mogę mu nie przekazać tej informacji, której się dowiedzieliśmy o Anie, czy jego, Anna to chyba jego córka? Nie, o Tamarze to jego córce i o Anie, jego żonie. No nie mogę, on tam czeka zniecierpliwiony, tak samo jak ja czekam zniecierpliwiony, żeby zostawił z 2 lajka, z komentarz suba, czy wpadł na mój drugi kanał vlogowy Twitcha czy Discorda. Zaczynamy standardowo, jak praktycznie w każdym odcinku i praktycznie w każdej grze, której są dialogi, rozmową. Baron, witamy z powrotem. No słucham, z czym przychodzisz? Z informacjami. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywouchowych moczarach. Ma tam wik, topierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Nie wiem, jakiś turbo bawi mnie Baron. Ja lubię ten Ty taki pewnie humor dalej myślisz, że agresywny jestem taki. skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. Pół na pół. A co ja jestem, chłopie, psychologiem? Tylko wiedźmińską kończyłem, a nie psychologiczną w Oxenfurcie, ty się otrząśnij. Tak właśnie myślę, moja opinia nie ma znaczenia. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. No, w sumie nie ma. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Interesuje mnie wasza. No to powiedz, jak z wami było. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Chociaż może jakby szybciej coś wypowiedział, to jeszcze byśmy zdążyli przed spaniem w gwinta zagrać. O. Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie Toż mówił. opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś watażką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. Friends forever. W dalszym ciągu widzę tu tylko twoją winę. Dasz mi powiedzieć do końca, czy nie? Uwielbiam humor, agresywny humor to jest mój ulubiony rodzaj humoru, czyli ja tak często robię, że jeżeli ktoś na mnie ma jakieś, do mnie jakieś pretensje, to ja tak właśnie agresywnie wychodzę. Oczywiście, jeżeli obaj wiemy, że to jest w takiej formie żartu, albo obochostki się często tak właśnie No dobrze, co było spinam, dalej? ale oczywiście dla żartu. Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan, przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. O, tam zaraz. Jaki problem? Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Ja Anny byłem ani Ewansowi matkę. tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym Było 2-1 wypierdkiem i nawet. zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela!
a jego ścierwo dałem psom. No to nie wiem, czy to dobra opcja. Znaczy, bardzo nierozsądnie, wariacie. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie, z krwawym to zupełnie inna historia. Tak, słyszeliśmy, że tam tego i cała rzeka krwią spłynęła, bla bla bla. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, Slop, że zabiłem w jej życiu miłość, Dobby. Więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przeklimat, tak, przepraszam. Tysiące razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. No nie dziwię się. I nową nie ulubioną wiem, parówę zabiłeś. Ale jakoś się wziąłeś. Tyle, że ty rozgryzły. Nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Ta, to nadal twoja wina. No poszła, no nie wiem, wina jest po twojej stronie. Wizie Tomasy, szczerze mówiąc. No ale chyba jego wina, tak mi się wydaje. Znaczy też jest, nie jestem w stanie, pewnie zrobił. No, w takich sytuacjach to nigdy nie wiadomo, co jesteśmy w stanie zrobić. Pewnie jak się pewnie ich jakoś nakrył, to wtedy pewnie, no się nie dziwię, że... Ale w sumie wiedział, że jego żona go zdradzała, no i teraz idzie do tego zioma, bo się kochają razem, no to w sumie powinien to zaakceptować chyba, czy coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, mam to w pizie. Winę, a bo winę jest po twojej stronie. Dalej widzę winę tylko po twojej stronie. Gdybyś nie zostawiał jej samej. Nie, w domu. Nie. Jak mogłem jej nie zostawiać samej? Byłem żołnierzem, nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Po prostu znalazł sobie kogoś innego, no. Kurwa, widzę, że cała moja gadanina poszła na marne. Jeśli nie chcesz przyprowadzić Anny do domu, powiedz przynajmniej skąd się tam wzięła na tych bagnach. Kurwa, przecież dziewczyna nie zając. Może uciec? Nie, dziewczyna, nie kamień. Jak zając, może uciec. Dobra, twoja żona jest uwiecz. Twoja żona. Tragedia, uwielbiam nagrywać odcinki, jak jestem zmęczony, bo ja takie głupoty mówię, że... Tych, które mieszkają na krzywuchowych moczarach. Stop, top wtedy kontent. Jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? No, mówiłem, że to bies. Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadła z niego bestia na służbie wiedźm i porwała Annę. Bestia? Możesz, kurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom, chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy. Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Wygląda na szczęśliwą? Co ty pierdolisz, wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Pilnuje dzieci, które potem trafiają do Gara. Co to za pojebana historia w ogóle? Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały jej się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Z każdym krokiem, kurwa, coraz gorzej. Problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu.
To wiedźmy, że poroniła. To jak jakiś koszmarny pierdolony prawiły. Żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie wiedziałem. W sumie. Gdzie to było niby, kurczę, w dialogach jakiś. Nawet jebane książki o jakimś, kurwa, Nowigradzie czytam. Przez 10 minut, a ja nie wiem, że tu główna postać w fabule poroniła z powodu wiedźm. Coś mnie to omija trochę. Rób co chcesz, nie radzę iść w pak z wiedźmami, to brzmi jakoś koszmarnie, jak wie... Przecież nie może tam zostać? Ej, wariacie, kurwa, nie radzę iść może na bagno. A zresztą, kurwa, rób. Chociaż rozpierdolam cię w pół, wariacie, przecież. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze niż wam się wydaje. Tak. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Gdzie? Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? No, zawsze to tak nie, fajnie jest. Nie czekałbym. A nie widać ja tego. Wiedźminem. A ja jestem. Jakbym miał tu bliznę taką. Ojcem, albo jakby ktoś mi zrobił maszynką. I swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoje bliskich. No ale no jest szczery, jest. Dałem lalkę. A dałem lalkę twojej córce? To też dałem, no. Miała to w piździe. Dobra, wywiąż się ze swojej części. Albo dobra, powiem o tej lalce. Przekazałem Tamarze prezent od ciebie. Ta. Zareagowała jakoś? A miała chyba nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Wyrzuciła lalkę. Wyrzuciła? Bogowie. Miałem nadzieję, że jednak... Teraz mi mocili mu, panie. Z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Historia do końca, bo tu trzeba iść dalej. Rzekło. Z fabułką. Na czym to ja ostatnio... Ta scenka? Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. Słyszę to średnio co tydzień. Robi wrażenie. Kiedy że tym razem się nie wywiąże. Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! No, to pokażmy ten Jestem, kurwa, laską, co kontroluje czas, przestrzeń i miejsce. Jak ty masz nie przeżyć? Tylko nie mam kuszy. Jestem laską, którą nie mam kuszy. Jak ja mam tego bazyliszka na ziemię, kurwa, sprowadzić? Chodź tu. Le. Dobra, pach, no. Ty. To jest bazyliszek, kurwa, czy gołąb? O kurde, trochę bije jednak. Dobra, wystarczy co kilka tych za pleckiem robić. No jak mi uderzy, jak byłem na plecach? O kurwa, ty. Ja zginę, bo przecież ona nie ma regeneracji. Tymy. Niedobrze. A dobra, Baron, ciśniesz ją. Go. Dawaj. Mogę uniki... A, jeszcze pod altem robię takie uniki jak pod spacem. Dobra, pod spacem jest wygodniej. Chyba są to jakieś inne? Nie, chyba takie same. Po dwa ciosy i... Ucieczka. Jeden cios i ucieczka. Jeden cios, ucieczka. Dobra. Trochę się spiąłem, ale z gitas. Zostań się do wieży, by ocalić barona. Jak? Widzę potwory. Wilki, mogę się tam dostać? Nie wiem. Pewnie można takie zbugować. Ciekawe, czy bym tam Ciri mógł wypełniać misję, tak jak mówię. Na przykład gdzieś, nie wiem, gdzieś iść i wypełniać misję. Gdzieś zlecenia albo coś. To tak jak jest zbugować. Pewnie istnieje taka opcja. No ale nie będziemy próbować. Na razie musimy spróbować to się przedostać do wieży. To wygląda jak miejsce, w którym
Mógłbym się przedostać? Nie. Którędy? Ty, bo mi barona na śniadanie opierdoli bazyliczek. Tędy. Nie zdążyłem. Chyba. Nie zdążyłem. Ale głośno. Kurde, fajna scena. To chcesz mi powiedzieć, że Ciri uratowała barona, a baron to taki chuj jest? Jeszcze nie chciał mi powiedzieć, gdzie posła? Życie ty kurwo zawdzięczasz mojej córce. Nie, to jeszcze mi żonę kazał znaleźć, to okłamał mnie, to nie powiedział gdzie Ciri, chociaż uratowała mi życie. No pizdy ten baron, oprócz tego, że jest śmieszny. Turbo zabawny. Uwielbiam wątek z baronem, jest kurwa najlepszym wątkiem chyba. Jeszcze z panem Lusterko. Jest dobry wątek, no. To jest najlepszy wątek z panem Lusterko, ale z baronem też jest solidny. Jeżeli chodzi o śmieszność. Bo tak fabularny chyba też spoko. Tak jak mówię, za dużo razy to wszystko? Przeszedłem. Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Jeszcze ryzykowała swoim życiem, bo go znajdą. Przez to muszę uciekać. Jesteśmy kwita. No, z drugiej strony on dał jeść i wszystko. Kwita jesteśmy, nie? Czy też mi pomogłaś? Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Mm. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać, tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Kurwa, to za dziki gon będzie, wariacie. Nie. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy. Ale baron musi być w szoku, kurwa. A ty? Co zrobisz? Wyobrażacie sobie? Jesteś takim baronem i tak jakiś dziki gon, chłopie. Jedźmy, kurwa. Co się dzieje? Ty, życie było jakieś chwilę temu prostsze. Napierdalał sobie elegancko flachę, potem kurwa tą flaszką żonę. Piękne życie miał. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez redańskie wojsko, a mimo to posłałeś Ciri do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę Radańczyków. Dałem jej glejt. Co za glejt? No taki. Pokażesz go tym chujom przy przeprawie i przepuszczą cię bez problemu. Już piąty dostaje kurwa glejt? Daję. Po co miałbym ci utrudniać życie? Szukasz dziecka, glejt ci się przyda. To jest piąty... No właśnie, ty, co ty masz produkcję? Skąd w ogóle masz te glejty? Hop, kurwa, produkcję glejtów ma. Bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno, ale... Może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. No to mnie przekonałeś z tą hojnością. Trochę gotówki zawsze pewnie się przyda.
No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Kurwa. O! To jest ten potwór, o którym mówiliśmy na samym początku, jak tu przyszliśmy. Znaczy mówili ci ludzie tam. Nie wiem, jak on się nazywa. O, przepraszam, już nas nie ma. Mówiłem, żeby go nie znaleźć za szybko. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Nie wiem. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O, Uma. No i tak zostało. No dobra. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Dobra, ten baron to ma jakieś pojebane życie w ogóle. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Uwielbiam ten humor, taki jak mówiłem, agresywny humor odpowiadania na wszystkie rzeczy tego barona jest dla mnie prześmieszny, naprawdę. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. O, winta? Ty miałem jak żyleta. Skubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i Brzydal trafił do Wroniec. Ot, koniec pieśni. Ale śmieszna historia. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A tam kurwa nie znasz się. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. O, jest, jest. No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek. A z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Ładne są te miecze, co mamy. Naprawdę solidne. Mam nadzieję, że odnajdziesz turkę. I się wyglądają bardzo fajnie. Rękojeści. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. O, działamy tutaj z rozkazu Emhyra, żeby ją odnaleźć. Siedam córkę za garść złota. A to sporą garść, w końcu do król płaci. Nie, no nie. Chyba. Co się wydarzy, to nie wiem. Dobra, otrzymano punkty doświadczenia 160, znaj staty, który zmierza na Skellige. Możemy się w końcu udać na Skellinę, natomiast ja bym wykonał misję powrót na krzywuchowe moczary. Spotkaj się z baronem we wsi Sztygary. Ale przedtem bym trochę zrobił tak zwany equipment management. Pokaż mi swoje towary, potrzebowałoby ci te wszystkie gówna, co ja mam w kieszeni. Na przykład to. A ty zajebiście płacisz za te wszystkie gówno. O, my się to zawsze dogadamy, wariacie. Petarda. On akurat, no, solidnie płaci. To wszystko może nie. Ale za większe rzeczy. Mam nadzieję, że te postacie sobie randomowo raz na jakiś czas nie stwierdzają, że w sumie to za duże, za dobre miałem ceny. Teraz będę sprzedawał po cenach ujowych.
On jak tak, to trochę lipa, bo nawet nie sprawdzam za bardzo, co kupuję. Co to jest? Pergamin lub być może być odsprzedany, okej. To są książki. A właśnie, książki możemy w sumie posprzedawać. Większość z nich przeczytałem, to na chuj to przecież. Przedmiot, a jak to przedmiotu nie da się sprzedać? A, u tego sprzedawcy się nie da, ogólnie się nie da. To co mu jeszcze mogę sprzedać? Nic więcej w sumie. No dobra. Jesteś mi w stanie coś lepszego zrobić? Raczej wątpię. Jesteś mi w stanie naprawić mój secik. Napraw mi, wariacie. No i zobaczmy, czy może nam coś zrobić lepszego, no ale... Nie no, nie może, no jak. Tutaj na 13 poziom jest lepsza zbroja. No ale to dopiero za dwa poziomy, więc co będziemy się martwić teraz? Bywaj. Bywaj. Powodzenia, krasnoludzie. Dobrze, że udamy się na Skellige, bo na Skellige możemy znaleźć ulepszone jakieś narzędzia, dzięki którym ten krasnolud będzie nam w stanie wykonać jakiś jakąś lepszą zbroję. Czyli pewnie po prostu najzwyczajniej w świecie mówiąc, zamiast zwykłego, zwykłej zbroi cechu gryfa, będzie w stanie wykonać ulepszoną zbroję cechu gryfa. Dzięki tym narzędziom. Z tego co wiem i z tego co pamiętam, najlepszą zbroję i tak dalej jest w stanie tylko i wyłącznie wykonać dwóch kowali na całej mapie. Aczkolwiek nie pamiętam, jak się nazywali. Jeden chyba z nich był elfem, ale zanim oni to zrobią, będziemy musieli dla nich wykonać zlecenia. Jakie do końca zlecenia, to nie pamiętam. O kurwa, to się widzę, chłopaki barona zadomowili, że tak powiem. Jaka znowu Mara? Co ty pleciesz? O kurwa, Mara? Wielki, upiorny. Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali. To duch tego lasu. Mści się na tych, którzy chcieli jego zgubę i zsyła na ludzi szaleństwo. Geralt! Dobrze, żeś przyszedł. Bo nie mogę tu z nimi dojść do ładu. To mógł wiedzieć, kurwa. Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej Marze, znaczy się, że zły duch lasu. Kto Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. Tamara. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. No to co? No dobra, no gazu, no. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. A zbieraj. Raz baronem udaj się do chaty na moszarach. Dobra, tylko mam nadzieję, że baron się nie będzie ślibaczył. Decyby. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Tak. Kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? No nie? Niedługo sam się przekonasz, że wiedźmi istnieją naprawdę. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Oj, baron. Wariacie. No już. Jakby chłop chociaż 1/20 wiedział tego, co my wiemy, to... Ci, co wiedzą... Ci, co nie wiedzą. Dawaj, no kurwa, grubasie jebany. Schudnij. Bo wyglądasz niemiło. Będ. Dobra, no zgaduję, że zaraz nas tu zaskoczą jakieś potwory. O, już wyciągli miecze, czyli... Odpocznij. I się coś szykuje, też se wyciągnę. Mam zajebisty secik. Kurwa, Gerward z tym secikiem. Nie no, fajny jest ten secik, tylko ta zbroja dziwnie wygląda. Ale... Znaczy normalnie w miarę wygląda w sumie ta zbroja. Normalna zbroja, tylko wiem, że jest dużo ładniejsza z szkoły kota. One są takie obcisłe, a na Gerwarda pasuje. Gerward chudy. To zawsze to nie wygląda. O kurwa, no czemu się na mnie fokusuje? Tyle mięsa obok, a na mnie. Tylu naraz nie widziałem.
Nie powinniśmy tu łazić. Teraz sobie poradziliśmy, ale... Ty, no to ja mam ekipę taką, widzę, że... Trzy utopca, oni dawno tylu nie widzieli. Ciebie? Silnego Berta? Co? Mnie? Strach? A w życiu? No, panowie! Idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi! A, musimy użyć tego. Pieczone jabłko, niech będzie. Chyba, że mam jakieś, mam lepsze w sumie, pewnie. Jedzonka, szybkie sortowanie. Regeneracja życia 50, 50, 50. Szukamy coś z regeneracją życia 80. Suszone, suszone, suszone żarcie. Ja w ogóle mam siana. 791 koron. Nowigradzkich. Oj! Dobra, ten mod jest super z tym automatycznym aplikowaniem rzeczy. Super fajnie. Coś wybuchnie? Dobra, wybuchło. Znowu wybuchnie. I bijemy babę. Baron. Po twojemu. I babę z klapka. Ciach. Tylko, że my wodną. To się w taką zmienia. Dlatego nigdy babą wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna. No to jest takie fajne, że oni nawet takie zwykłe rozmowy zrobili w miarę interesujące. Głupie, ale fajne. O kurwa, tam za dyma jest, Baron! Ty, tu nie ma co czekać! Żonę mamy ratować twoją. Gazu, gazu, kurwa. Gazu, gazu. Co tu się odpierdala? Potem porozmawiamy. Witam. Ja pomóc, kurwa. Bije tu te wszystkie utopce. Źle to wy tu nic nie robicie. Tam wszystko, kurwa, muszę zabijać. A przynajmniej z... odwraca się ich uwagę. Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła. Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myśli, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. No stary, był pijany. Geralt, no powiedz jej! Lepiej odszukajmy Anę. No baronowi zależy na żonie chyba. Geralt, powiedz jej, Geralta. 15 minut. Wygląda na to, że zrozumiał swoje błędy. Powiedzmy, tak mi się wydaje. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo nie ma kogo bić. Co? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. To szukajmy to. To kurwa jest. A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Ojej, oj, tak, tak. Wiedźminie, pomożesz nam? Oczywiście. Tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Ale ja wiem. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy, no. Panie Nasu. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę. On ma na ryju. Maskę wariacie na nosie i na tego. Na twarzy, a nie odwrotnie. No szyi. Nic to nie da. Charakterystyczne pancerze mają ci ludzie od wiecznego ognia. Tak samo jak ta laska.
Je kolczaste. Oj. To jest Anna? Mamo? Wygląd nie jest najważniejszy, liczy się dusza? Cicki dad albo? To naprawdę ona? Szukały pozytywów? Nie, to niemożliwe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Wiedźminie! Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Kurwa, biesce czuję. Coś tak... Coś tak... Wilki. Oj nie, nie, wariacie. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. Co to? Autopsy. Piękne ciałko. Dzisiaj na takie wieźmy mówimy stary zbog. Tak mówimy. Przestań mi szeptak do ucha. I baba, ty. O kurwa, wiedziałem. Dobra, niech będzie. To akurat pewnie łatwe nie będzie. O kurwa. No, to akurat najłatwiejsze nie jest. Czy on mnie kurwa nosem podgrzewa? Co on robi? Czemu jest taki dziwny fokus i ja kurwa nic nie widzę, ty? On jakiś nosem mnie podgrzał? Nie wiem, co zrobił. Nie, czemu jest taki dziwny fokus? To zawsze tak jest przy walce? Ja się nie zorientowałem? Dobra, może petardą mu pierdolne, co? Dobry pomysł. To kurwa masz. Dobry to był pomysł tą petardą. W ogóle zignij, to jest dobry pomysł, tak szczerze mówiąc. Bardzo dobry. Odpalić. A bo fajnie się fajczy. Pyk. Tylko faktycznie trzeba by go podpalić. Wtedy dostaje damage. Dobra, nowy wpis w bestiariuszy bies. Ja chcę z tego... O! Zbierać z tego biesa. Co to rzeczy. Było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Tylko na nią spójrzcie. Wiedźminie, ty się znasz na takich rzeczach. Powiedz, co jej jest. Spokojnie, nerwy nic nie pomogą. Łatwo ci mówić. To moja matka, nie rozumiesz? On jest po naszej stronie. Dajmy mu się zastanowić. Wiedźminie, wiesz, co się z nią stało? Tak, rzucono na nią urok. Nie wyglądało tak, kiedy to było ostatnio. Wiedźmy musiały rzucić na nią jakiś urok. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie dowiem się, co to jest. Ostatnio 7 razy jak grałem, to mi się nie udało, ale wiesz, że... Jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. Może Janek. Kto? Chłopiec, pustelnik. Mieszka na moczarach, wiem, że czasem się tu kręci. Mógł coś zauważyć. Chodźmy po niego.
Nie lubi obcych, lepiej pójdę sam. Zaczekajcie tutaj. Może zostawiać zwykłych ludzi pośród na środku moczarów, to nie jest najlepszy pomysł na świecie. Coś, że jak przyjdę, to może być ciężko ze znalezieniem zwłok naszych kurczę przyjaciół Wiecznego Ognia i ludzi Barona. Dobra, odwiedź Janka i dowiedz się, co się stało z Oną. Gdzie na każdym tym? Na każdym takim tym jest uszy. A, mówiłem? A już rzucałem tą ciekawostkę wcześniej. Dla widza, już mówiłem wcześniej, że mówiono, że wszystko słyszą i że to przez te uszy pewnie słyszą. Co prawda wiedziałem o tej informacji, ale dużo, dużo wcześniej oczywiście. A starałem się tak to powiedzieć, że nie wprost to. Że każdy, kto nie gra, który nie grał w giereczkę, to mógł się domyślić, ale nie został wprost tej informacji. Wydaje mi się to uczciwa forma przekazywania różnych ciekawostek. Janek! Janek! Nie ma Janka? Stało się coś niedobrego. Rozejrzę się, może gdzieś się schował. Już się nie znaleźli nogi Janka zaraz. Ślady, dobra, po śladach. Świeże ślady. Janek tędy uciekał. Albo jakaś baba wodna niosła nogę Janka. Tylko po ziemi. Też istnieje taka szansa, nie wiem. O! Co to tam jest? Niedźwiedź? No tu się ślady urywają. A! Mogę coś tu zrobić, jest jakaś interakcja, ale... Jest tam Janek? Janek, obudź się. Co? Kto? Wiedźminie, aleś mnie wystraszył. Już myślałem, że to te wstrętne baby. Zabiłem kilka przy twoim legowisku. Wiedźmy je nasłały za karę. Naraziłeś się wiedźmom? Sprzeciwiłem się im, a one nie lubią, żeby im się sprzeciwiać. Co takiego zrobiłeś? Wstawiłem się za babcią. Zawsze była dobra dla dzieci, a bez nich umarłyby tu z nudów. Prosiłem wiedźmy, żeby nie robiły babci krzywdy, ale były złe, że nie upilnowała dzieci. Czy to nasza wina? Bo wypuściliśmy Marę, która zmasakrowała wioskę, ukradła dzieci. Wsypała sobie mak do popiołu, to przyszedłem pomóc jej go oddzielić. Katastrofa. Matka dała mi małe ręce, to jest mi łatwiej. Przebieramy, pracujemy. Babcia coś tam pleci i nagle jak nie wrzaśnie. Znamie na jej ręce zaczęło świecić i krzyknęła, żebym się schował. Może się skupię, bo to dość istotne. Coś tam jadła, popiół, coś tam, no. Wlazłem do kufra i mgnienie oka później weszły wiedźmy. Przątka odcięła babci pukiel włosów. Powiedziała, że to kara za dzieci. A potem wszystkie zeszły na dół. Przez drzwi w podłodze. Po co Przątka odcięła babci włosy, nie wiesz? Wiedźmy zabierają ludziom uszy, żeby wszystko słyszeć. I włosy, żeby mieć władzę nad ludzkim życiem. Czasem splatają z nich dziwne sznurki, a czasem zabierają je na dół. Okej. Sprawdziłeś, co było za tymi drzwiami? Czy ja ci wyglądam na głupka? Wyglądasz na kogoś ciekawskiego. Moja ciekawość kończy się tam, gdzie zaczyna się głupota. Janek to jednak jest kurwa... Siedziałeś w tej skrzyni, dopóki wiedźmy nie odeszły? Taki miałem zamiar. Siedź cicho, mówiłem sobie, aż pójdą, ani drgnij. Ale nagle babcia runęła na ziemię jak długa. Zaczęła wrzeszczeć i rwać włosy z głowy.
Nie wiedziałem, co robić. Wylazłem z kufra. Chciałem jej dać te ziółka, którymi leczyła dzieci. Ale ona nie była już sobą, tylko potworzycą. Dałeś jej tych ziółek? Nie zdążyłem, bo wiedźmy wróciły. Padłem na kolana i błagałem, żeby jej darowały, ale Kuchta powiedziała. Chłopczyk był niegrzeczny. Nie wolno mówić nie. Gdy siostry chcą, tak. A szybciucha na to. Uciekaj, maleńki, póki ci nogi nie przegniły. I wszystkie zaczęły się śmiać, a ja w nogi. Wygląda na to, że klucz do tego, co stało się z Anną, kryje się tam, w piwnicy. Pomożesz jej? Spróbuję, może jeszcze nie jest za późno. Dzięki za pomoc i powodzenia. Wzajemnie. Jakbyś spotkał jeszcze po drodze jakieś wodne baby, możesz im nakopać w moim imieniu. Dobra, dobra, już gotowy, specjalnie dla widza, szybko prawy udusienie się wodą. Idziemy, powrót na krzywuchowy moszale, zadanie zaktualizowane. Opowiedz czuwającym przy Anie. Kurwa, nie chcę mi się z wami bić. A zresztą, kurwa. Pach, pach, pach. 45 sekund was chcę jebać. Pierdolone gówna. Cyk, piknij. Ciach, ciach. O kurczę. Ciach, ale mi zrobili demencję. Igio szefem jesteś. Ja tak kozacza. A co się może wydarzyć? W sumie nic. To mi utopce nakopią. Boss się zrespi, raczej wątpię. Mogę sobie tylko zacząć, mam zajebisty secik. Giga, koks, życie wiedźmańskie. Ratujemy se Annę, rozpierdalam te wiedźmy. Co mi mogę zrobić? Córkę se ratuję. Szefem jestem, giga. Witam z powrotem. Coś się tu zadziało? To są wasze zęby, jak nie myjecie zębów. Drogie dzieci, kurwa. Jest tak, jak myj tam te żółciochy. Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły klątwę na twoją matkę. Odcięły jej... Dwa razy dziennie? Co najmniej. Pomieszczenia pod podłogą. W takim razie nie ma co zwlekać. Chodźmy. Pójdę przodem? Idę sam? Pójdę przodem. Zawołam cię, jeśli trafię na coś ciekawego. Niech będzie. Chodźmy. Nie wiem, jak chce iść, to kurwa niech idzie, no może coś zauważy ciekawego, no. Jak ja mam Wiedźmini? Czyli nie taki diabeł straszny? Wywiad z wątpierzem. Okej, okay, jakieś książki. Trawa. Dobra, szybko, bo żeby gra nie miała jakiegoś budowanego timera. Kurczę, żeby nie było zbyt... No zbugowałem się, nie? Żeby nie była zbyt sprytna. Proszek, jakieś glify. Dobra, jakieś rośliny, coś tam, siarka. Niedźwiedzie się sadło, a możemy to dotknąć na przykład? Możemy wszystko zgasić. Pach. Coś się stanie jak zgaszę? Wątpię. Ale może jest tu jakaś turbo ukryta interakcja. Nie ma. Zresztą nie dało się wszystkiego zgasić. Kłęż rzucimy, tak w razie ataku i wchodzimy. Są to jakieś nowe rzeczy, to mi się podoba. O kurde, teraz mi się przypomniało, że przecież każde prawie miasto będzie... A ty tu kurwa skąd ty? Każde miasto będzie miało podziemia, po których będziemy mogli chodzić i zbierać różne rzeczy. Każde miasto ma nadziemię i jeszcze podziemię. Pojebane, tak mi się wydaje, że każde miasto wejdzie do jaskini. No jestem w jaskini. Boję i w grze też jestem w jaskini. Najmniej najpierw pozbierać jakieś ciekawe rzeczy. Floreny. Dobra. Kurde, fajne. Fajny obrazek, w sensie taki solidny. Na wieczno. Mocny. Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Wiesz co to jest? Wygląda dość paskudnie. To jedna z praktyk czarnej magii. Czarownicy zaklinają lalki, żeby zyskać nad kimś władzę. Wplatają w nie ludzkie włosy. Czyli możemy uwolnić Annę, posługując się lalką, która ją przedstawia? To jedyny sposób, ale bardzo ryzykowny. Widzisz te przedmioty wplecione w lalki? Zagadki. Każdy symbolizuje osobę, którą wyobraża lalka. Musimy znaleźć tę, która oznacza Annę i wynieść ją stąd. A może wynieśmy kurwa wszystkie?
Skąd tyle o tym wiesz? Z ksiąg czarnej magii. Kiedyś po prostu je paliliśmy, a ostatnio doszliśmy do wniosku, że warto je najpierw przeczytać. Zatruwacie sobie umysły gusłami i czarną magią? A co na to hierarcha? Spotkałeś go kiedyś osobiście? Nie. Jak nie? Ja też nie. Radowida? Spotkałem. Chyba. Skoro to ryzykowne, to rozumiem, że lepiej będzie wybrać właściwy przedmiot za pierwszym razem. Ja się tego nie podejmę. Nie znam Anny. Ty dowiedziałeś się o niej więcej. Łatwiej ci będzie podjąć decyzję. Tak, tylko mam 4 IQ i nagrywam odcinki. W ogóle nie słucham, co oni tu gadają. Praktycznie połowę tych odcinków na początku. Starałem się te odcinki prowadzić w taki sposób, że ja będę mega czytał wszystko, mega patrzył na wszystko, mega się skupiał, żeby mega to zapamiętać, mega się cieszyć tą gierką. No ale jednak, no, odcinek też musi być w miarę zabawny dla widza, więc... zmieniłem formułę, no i zacząłem bardziej się skupiać na tym, co mówię, albo żeby w ogóle coś mówić, albo żeby rzucić jakiś żart i tak dalej. Przez co się nie skupiam za bardzo na rozrywce. Ale miałem kurwa laga mózgu przez chwilę. Dobra. Lalka z ludzkim uchem. Raczej miała wszystkie uchy, więc raczej te uchy. Miała wszystkie uchy, więc raczej to nie ta lalka. Lalka z fioletową malwą. No, lalka z fioletową malwą brzmi. Może to być tak, że. A czekaj, jak ja na to nacisnę, to jakby wybieram lalkę, czy Gerward mi tu zacznie o tej lalce opowiadać? Wydaje mi się, że fioletowa malwa może to oznaczać, fioletowa malwa jakiś, to jest kwiat jakiegoś, nie wiem, cięcia kontroli. Ptasie pióra wątpię. I lalka z czerwonym koralikiem, to może być to, bo ona miała czerwone koraliki. Albo malwa, albo czerwone korale. Czerwone korale, czerwone niczym wino. Ta ma czerwony koralik. Podobne Anna. A on to będzie mówić, tak? Jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. Jak kurwa, na pewno. No dobra, obejrzę pozostałe lalki. No, że go wziąłem, mówiłem. Ta ma powtykane ptasie pióra. Jeśli miałbym kogoś obstawiać, powiedziałbym, że ta lalka symbolizuje Filipę. Filipę? Filipę Eilhart? Jeśli masz rację, to... Spokojnie, to było tylko luźne skojarzenie. Filipa jest o wiele za sprytna, żeby dać się złapać wiedźmom. Poza tym nie jesteśmy tu z jej powodu, tylko żeby ratować Annę. Nie wiem, jaki miałaby mieć związek z ptasimi piórami. To wydaje się oczywiste, ale co jeśli to jakiś podstęp i lalka symbolizuje Annę? Co jeżeli zamkniesz pizdę, bo zaraz wyjdzie, że... Oj, dobrze, że nikt... Oj, miskich poszedłby. Żeby tak jaja się ścisły. Nie miały powodu, żeby w tej sprawie uciekać się do podstępu. Obejrzę inne lalki. Ty miałeś, kurwa, ciekawe. pomagać. Lalka z jakimś kwiatkiem. A co w tym ciekawego? To nie jest jakiś kwiatek, tylko fioletowa malwa. Baron mówił mi kiedyś, że to ulubiony kwiat Anny. Myślisz, że to właściwa lalka? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Obejrzę inne lalki. Dobrze, że Geralt nam to wszystko, kurwa, przypomina. Pewnie należało do któregoś z wieśniaków. Anna ma oboje uszu. To prawda. Sprawdźmy pozostałe lalki. No, ludzkie ucho... No, fioletowa malwa brzmi jak coś, co Geralt mówi, że to jest fioletowa malwa. Ten ziomuś mówi, że to jest fioletowa malwa. No ja mówię, że to są czerwone korale. Ale idąc drogą dedukcji, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że warto słuchać, kurwa, i zwracać uwagę na szczegóły. Bo gdyby nie Geralt i przypomnienia o tej fioletowej malwie, to ciężko by było. Dobra, no nie wiem, wybieram fioletową malwę, bo jakby, kurwa, czerwony koral. Dobra, pizdu z tym. Lalka z jakimś To nie jest ja. To jest bardzo ważna decyzja, bo od tego zależy, czy uda nam się ją uratować. Obejrzę inne. Poczekaj, a czerwony koral? Ta ma czerwony koralik. Podobne Anna nosi na szyi.
Jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. Kurwa. Ale przecież skąd by one wiedziały o tym, że to jest jej ulubiony kwiat? Że to jest bez sensu. Skąd by panie lasu wiedziały o tym, że tamto to jest jej ulubiony kwiat? Skąd? A tak mogły wziąć i żeby sobie od razu wiedzieć, że to jest, dobra, że to będzie jej lalka. No bo kurwa, fioletowa malwa? A to ciekawe. Lalka z jakimś kwiatkiem. A co w tym ciekawego? To nie jest jakiś kwiat. Wątpię, że one razem sobie z tymi wiedźmami na co dzień, kurwa, do kawusi gadały o swoich ulubionych rodzajach kwiatów. Pierdole, nie ma... Nie. Nie wiem, bierę te korale, nie? Bierę te korale. To jest teraz, co wykminiłem. Tam ma czerwone korali. Myślę, że... Podobne jak połowa kobiet od Nowigradu po Wengerberg. To na pewno nie to. Nie. Myślę, że to jest 100% to. Bo skąd one by wiedziały o ulubionych kurwa kwiatach? Znikąd. A ja myślę, że tak. Zabieram tę lalkę. Donna! Coś ty narobił! Coś narobił. Co? 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 No kurwa! Coś ty zrobił! Miałeś się uratować! Ona nagle zaczęła się palić, rozumiesz? Spłonęła! Tak będzie lepiej? No to jest... No nie wiem, no. Przykro mi. Nie wiedziałem, że to się tak skończy. Nie wiem. Wydawało mi się to najlogiczniejsze, co wybrałem. Przykro? Jest ci przykro? Turbo logiczne. Chyba uzasadniłem to w najlepszy możliwy sposób, jaki mogłem to... Będziesz tak stał? Uzasadnić. Tak ty wynająłeś tego mordercę. Nic nie powiesz? To tak ci na niej zależało? Nawet jednej łzy. Nie wiem. Chodźmy stąd. Nie wiem, jaka była poprawna odpowiedź. Chciałbym kurwa wiedzieć, naprawdę. Najwidoczniej nie koral. Można to było załatwić inaczej. Jestem pewien, że można było. Nic tu po nas. Wracamy do Oxenfurtu. Nie płacz, dziecko. Wieczny ogień przyniesie ci ukojenie. Otwórz serce. Przyjdź do Wrońców po swoją zapłatę. Jak to jest, że ze wszystkich wyborów ja zawsze kurwa mam najgorsze? Jak to, dlaczego ja nie umiem wybierać w komputerowy? No, zawsze muszę spierdolić wszystko. Chociaż może... nie no, pewnie dużo osób tu zjebało. No nic, aktualno no, wpis o postaci. W takim razie, która lalka była jej lalką? Mogę na przykład teraz zejść i to zobaczyć, tak z ciekawości, która na przykład płynęła? A ta Livia, tak? Ta Livia się zapaliła. Czy pierdolona Livia to była jej jednak tego? I ocie dupca. Takie to proste było? No nie spodziewałem się, że to będzie takie proste. Kurczę. Czy ta Livia, no. No szkoda, szkoda, szkoda. Tak mi się wydaje, że to Livia. Jeszcze bym w sumie sprawdził na YouTubie. No co, jest jak jest. Wydaje mi się, że moje argumenty były solidne przy wyborze tej lalki. Ani razu nie udało mi się jej uratować. A grałem Wiedźmina... Osobiście grałem Wiedźmina 3 razy. I 3 razy nie udało mi się jej uratować. To jest właśnie trzeci raz, kiedy ogrywam Wiedźmina, chyba. Chyba trzeci raz, który odgrywam Wiedźmina. I trzeci raz nie udało mi się jej uratować. Zawsze chyba wybierałem ten koral najwidoczniej. Ta Livia wydawała mi się zbyt prosta, a jednak to była ta odpowiedź. No skąd one wiedziały o Livii, kurwa? Bez sensu. Albo zaraz się okaże, że to jakieś ucho było albo coś. W sumie możemy sprawdzić to na YouTubie, zaraz wam powiem. Ty, poczytałem trochę o misji. I wszystkie odpowiedzi zdają się być bardzo interesujące. Jak mogła się ta misja potoczyć dalej.
jaki mógłbyś finał tej akcji. Jest sporo, sporo tutaj wariantów tego wszystkiego. Ale nie będę was i nie będę wam ich teraz opisywał. Z tego względu, że najpierw chcemy porozmawiać z Baronem. Dlaczego, dowiecie się zaraz. Dlaczego to jest bardzo ważne, żeby z nim teraz porozmawiać. To nie tak w kółku. O. Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. Może wy to zrobiliście? Po pijaku? Tak. Zawsze wiedziałem, że go ta gorzała zabije. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem, wolę nie wybierać wcale. Ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Nie wiedziałem, że uratowanie sierot z wioski na Moczarach doprowadzi do śmierci Anny. Nie przypuszczałem, że Baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co? Mamy siedzieć i płakać? Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na Wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie. Nakarmimy po krakę. Pewnie z głodu swoje smarki zjada. Poczekaj. Wyjątkowo smutno mi się zrobiło, szczerze mówiąc. Zejdź mi z oczu. No, to zadanie mogło się rozwiązać w każdy sposób, jaki jest możliwy. To znaczy Baron mógł przeżyć, mógł się złączyć z rodziną razem, mogli być szczęśliwi. Mogła ona zginąć, mogła nie zginąć, przez to, że tam wypuściłem tą chyba morową, tą wieźmę, czy jak to się tam nazywał, ten koń. To właśnie przez to chyba niestety ona musiała zginąć w ogóle. No nic, jest jak jest. Praktycznie podjąłem najgorsze możliwe decyzje. Ale ważne, że przed tym jak się powiesił, zagrałem z nim w gwinta. I wygrałem od niego najważniejszą, unikatową kartę. Świat Wiedźmina, tak samo jak świat. A tu jest coś... Maciana lalka. Świat Wiedźmina, jak i zwykły świat, nie zawsze jest kolorowy. Ważne, żeby iść do przodu. Czasem, tak jak Wiedźmin powiedział, po prostu trzeba widzowie podjąć decyzję, a czasem nie znamy konsekwencji, jakie niesie ze sobą ta decyzja. My zawijamy się już, wątek Barona zostaje dzisiaj ukończony. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. W następnym spróbujemy odnaleźć naszą własną córkę. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. I chyba to był najlepszy odcinek, jaki nagrałem, mam takie wrażenie. Właśnie na Twitcha, mój drugi kanał vlogowy, a my widzimy się jutro z tej czy innej gierki. Do zobaczenia. Jemson.